Witajcie. Dziennik pokładowy. Praca na farmie w Danii, odcinek 220. Hello. Work on the farm in Denmark, part 220. Kalafa i Papa, jeszcze raz dzięki za tą czapeczkę. To są wczorajsze żniwa. Z hektarów. Nie, przepraszam. To są przedwczorajsze i wczorajsze żniwa z hektarów 20, 42 i 13, 55 hektarów pszenicy. Dzisiaj już będziemy wozić pszenicę do skupu. Mamy jeszcze dużo pszenicy do skoszenia i będziemy ją wozić do skupu. Umyłem okna w Magnumie, były zakurzone. Powinienem to zrobić wczoraj wieczorem, ale nie było jak. Zbiłem lusterko prawe i będziemy teraz je wymieniać. Lecimy. Pole, co oraliśmy. 42 hektary. Pamiętacie, w Fergusonie mieliśmy te koło pod gardzielą, a tutaj je nie ma. Lepszy attach jest. Operacja jęczmień. That's it? Brilliant. Very fast, Hank. Jak wam się podoba ta majeteska?
prawej stronie owiec.
Pytaliście w komentarzach, dlaczego nie gąsienica, tylko takie koła. Dlatego, że my co roku siejemy około 100 hektarów trawy na nasiona. Rajgras, kostrzewę czerwoną, wiechlinę łąkową. Jak tu widzicie, mamy jęczmień i w zeszłym roku to jest wsiana trawa. Jęczmień, trawa, jęczmień, trawa. I tu widać z daleka ładnie. I gdyby Henning zawracał na uwrociach na gąsienicy, to by zniszczył wszystką trawę. Też z dużymi oponami to się działo, ale nie aż tak, no. Duże opony też były dobre, takie 900-ki. Ale te bliźniaki robią naprawdę fajną robotę i nie niszczą nam na uwrociach trawy. A wiecie, jak gąsienica zawraca na zakręcie? Jak bierzemy duży łuk, no to jest fajnie. Ale jak ostry, no to szarpie, zrywa darń. A Henning nie chciałby, żeby trawę zniszczyć. No i jest ostatni też condition, czyli cena. No dla nas to jest idealny kombajn.